Witajcie w kolejnym odcinku ciekawostek, bugów i trików związanych z grą Gothic. W dzisiejszym odcinku pokażę wam po raz kolejny nie do końca ukryty dialog z Diego. Nie do końca, ponieważ możemy go usłyszeć nie używając kodów, ale założę się, że większość z was go nie słyszała. Żeby go usłyszeć, trzeba wziąć ze sobą Diego i w momencie, gdy będziemy go zaprowadzać w drugim rozdziale do Corinis, musimy pozwolić na to, żeby Diego zginął. Chodź ze mną. Na przełęcz? Pozwólcie, że przewinę rozmowę. Chodźmy. Dobrze. Na potrzeby filmu pozwoliłem sobie przywołać parę troli, aby zabiły one Diego. I pozwoliłem sobie użyć nieśmiertelności. Jak przed chwilą zauważyliście, Diego zginął i teraz w rozdziale trzecim udamy się do miasta, aby z nim porozmawiać. Jesteśmy już w mieście. Pozwólcie, że na swoją obronę jeszcze powiem, że kodów użyłem tylko i wyłącznie na potrzeby filmu, żebyście mogli zobaczyć, jak Diego ginie. I gwarantuję wam, że również bez kodów można do niego przeprowadzić wystarczającą ilość orków, żeby Diego zginął. No i przejdźmy może od razu do dialogu z Diego. Co się tak dziwisz? Naprawdę sądziłeś, że nie żyje? Na jakiś czas straciłem przytomność, ale jak widzisz, żyję i mam się całkiem dobrze. Nie trzeba mi. Teraz liczy się to, że jesteśmy tu obaj. I to, że potrzeba mi twojej pomocy. To wszystko, co miałem wam do pokazania w dzisiejszym odcinku. Pomysł na odcinek przysłał mi użytkownik, którego nazwa wyświetli się teraz na ekranie. Zapraszam was do subskrybowania, lajkowania filmu, lajkowania fanpage'a, pisania komentarza, jakie filmy mam nagrywać i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Cześć!